Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dziś z Państwem być. No i o czym będę mówić? Ja będę mówić, proszę Państwa, o ciemnej materii. Tam w tytule jest, prawda, to słowo zagadkowa, bo faktycznie ta ciemna materia jest zagadkowa, no sama nazwa, zgodzą się Państwo, brzmi tak trochę tajemniczo. I tak pokrótce, jaki jest plan tego mojego krótkiego wykładu? Na początek będzie trochę historii, czyli powiem, no, jak to się stało, że astrofizycy i fizycy uważają, że właśnie coś takiego jak ciemna materia istnieje, jak ten pomysł się narodził, jak on ewoluował. Powiem też, dlaczego ta ciemna materia, no jak się dzisiaj uważa, musi być taką materią egzotyczną, tak zwaną materią niebarionową. Ale powiem również o tych kontrowersjach związanych z ciemną materią. No będę się starała Państwa przekonać, że tutaj właśnie ta ciemna materia jest bardzo tajemnicza, tak? No nie do końca wiadomo, ile jej tak naprawdę jest, jaką ma skalę klasteryzacji. Nawet by można było powątpiewać właśnie w pewność jej istnienia. No i tutaj od razu powiem, dlaczego jest to sformułowanie zamiast podsumowania. No dlatego, że według właśnie tutaj nie można, czy ten temat nie jest zamknięty, prawda? Ten temat jest ciągle otwarty, ciągle tutaj musimy ten problem ciemnej materii badać, no dlatego jakby za wcześnie na pewne podsumowania. Więc jaki jest początek? Początek ciemnej materii. Za ten początek, no można uważać rok 1933 i w tym roku ten pan, Fritz Zwicky, tutaj mam jego zdjęcie, no oczywiście to jest zdjęcie późniejsze niż z roku 1933. Obserwował ruch galaktyk wchodzących w skład gromady galaktyk zwanej Koma. No i Fritz Zwicky zauważył, że te ruchy galaktyk są zbyt duże. Zbyt duże, to znaczy, że nie zgadzają się z oszacowaniem masy tej gromady galaktyk, jaką możemy robić, obserwując jej jasność. Oczywiście no, istnieje związek pomiędzy jasnością danego obiektu astrofizycznego, czy to galaktyki, czy gromady galaktyk, a masą, czyli prawda, ilością materii świecącej, którą ten obiekt zawiera. No i okazało się, że te prędkości galaktyk wchodzących w skład gromady Koma są na tyle duże, że żeby utrzymać twierdzenie, że ta galaktyka jest, a czy gromada galaktyk jest grawitacyjnie związana, no to trzeba stwierdzić, że masa tej gromady Koma jest 10 razy większa niż to, co można oszacować na podstawie jej jasności. No więc wniosek, który wysunął Fritz Zwicky, był oczywiście taki, że no tak, tam mamy więcej materii, tylko po prostu jedynie znikoma jej część świeci, prawda? A więc pozostała część jest tą materią nieświecącą, no więc ciemną materią. Ale oczywiście w czasach Fritza Zwickiego no, nikt nie postulował jeszcze, że ta ciemna materia miałaby być czymś egzotycznym, prawda? Czymś innym, odmiennym od tej materii, z której jesteśmy zbudowani my, czy wszystkie przedmioty, które nas otaczają. Prawda? Po prostu stwierdzono, że jest to materia nieświecąca, czyli materia, która nie występuje w postaci gwiazd. Tutaj od razu powiem, że na przestrzeni lat i badań odnaleziono jakby część tej materii, której brakowało Fritzowi Zwickiemu i faktycznie okazuje się, że ta materia to jest materia, która nie występuje w postaci gwiazd, ale ona jak najbardziej świeci, tylko świeci nie w zakresie optycznym, a w widmie rentgenowskim. Ponieważ okazało się, że gromady galaktyk, jeżeli patrzymy na nie w widmie rentgenowskim, wyglądają, to jest taki obrazek, wyglądają, a właściwie nie obrazek, tylko zdjęcie, wyglądają zgoła inaczej niż w świetle widzialnym, prawda? W świetle widzialnym gromada galaktyk jest widziana mniej więcej w ten sposób, prawda? Widzimy ją jako skupienie pojedynczych galaktyk. Natomiast jeżeli właśnie patrzymy w widmie rentgenowskim, to ta gromada galaktyk okazuje się być wypełniona w bardzo taki jednorodny sposób gorącym gazem, który właśnie jest na tyle gorący, że emituje promieniowanie w widmie rentgenowskim, a nie w widmie widzialnym. Ten gaz jest naprawdę ekstremalnie gorący. To jest gaz, który ma temperaturę rzędu 100 milionów kelwinów, więc to jest naprawdę, są naprawdę ekstremalne wielkości. Tu mam jeszcze jedno zdjęcie i znowu zdjęcie w widmie rentgenowskim z teleskopu Chandra
No, widzimy to, to jednorodne wypełnienie tej przestrzeni między galaktykami tym gorącym gazem, no a w widmie optycznym oczywiście ten obraz się zmienia. W związku z czym znaleziono jakby część tej materii, o którą chodziło Fritzowi Zwickiemu, ale jakby ten problem brakującej materii został utrzymany, ponieważ okazuje się, że ilości gazu, tego gorącego gazu rentgenowskiego, promieniującego rentgenowsko, no pozwalają zredukować ten czynnik rozbieżności do 5. Da? Było 10, zmalało nam o połowę do 5, ale cały czas jeszcze brakuje tej materii w gromadach galaktyk. Kolejny ważny argument za obecnością w gromadach galaktyk czegoś, prawda, czegoś ciemnego, i teraz, prawda, już wiemy, że szukamy materii, która nie tylko nie występuje w postaci gwiazd, prawda, ale szukamy czegoś, co naprawdę nie promieniuje, również w zakresie rentgenowskim, również w zakresie gamma, prawda, czy na przykład w zakresie podczerwonym. Prawda. Już teraz te metody detekcji się o wiele bardziej rozwinęły, więc szukamy naprawdę czegoś bardziej egzotycznego. No i tym kolejnym argumentem za obecnością właśnie tej ciemnej materii w gromadach galaktyk jest analiza soczewkowania grawitacyjnego. No to Państwo pewnie zapewne doskonale wiedzą, że oczywiście masa działa na światło w ten sposób, że światło jest w pobliżu masy uginane. No i na podstawie analizy właśnie takiego ugięcia, analizy zniekształcenia obrazów, możemy wysnuć wnioski, gdzie ta grafitująca materia się znajduje i ile jej jest. No i obserwując gromady galaktyk, to są gromady galaktyk z katalogu Abel, jedna o numerze 222, druga o numerze 223, no okazało się, że one są połączone włóknem ciemnej materii. Czyli w tych zakresach, czy tam widzialnym, czy w zakresie rentgenowskim, czy gamma, by pomiędzy tymi gromadami nic nie widzimy. Natomiast właśnie analiza soczewkowania grawitacyjnego pokazuje, że tam dużo materii jest, prawda? Te gromady są połączone włóknem. No tutaj te obserwacje no, robią, prawda, wrażenie, tutaj użyto ponad 40 tysięcy galaktyk jako tych galaktyk tła, czyli to są te galaktyki, których zniekształcenie ich obrazu, prawda, poddawano analizie, żeby uzyskać ten wynik. I ten współczesny jakby obraz wszechświata w dużej skali, który się wyłania, czyli w tej skali dużej, czyli właśnie w skali gromad galaktyk, wygląda w ten sposób, że włókna dominują w tej wielkoskalowej strukturze. Włókna, ale właśnie głównie włókna ciemnej materii. Da? Tamta materia barionowa, materia świecąca, jest jakby taką posypką, takim prawda, lukrem na torcie. Natomiast te włókna są głównie zbudowane z ciemnej materii. Natomiast na przecięciu tych włókien, a tutaj mam tą taką włóknistą strukturę, znajdują się gromady galaktyk. Natomiast pomiędzy tymi włóknami znajdują się też pustki. Czyli no tutaj to też jest taka pewna ciekawostka, że ten wszechświat, no on owszem na odpowiednio takiej ogromnej skali można by powiedzieć, że jest jednorodny, ale już proszę Państwa się na tej skali, która wydawałaby się jest duża, prawda, czy na skali gromad galaktyk, czy supergromad galaktyk, no jednorodny nie jest, prawda, mamy włókna, mamy przecięcia tych włókien z dodatkowymi gęszczeniami materii, no i mamy pustki między nimi. To były, proszę Państwa, argumenty za obecnością ciemnej materii na tej skali największej, prawda? Na skali galaktyk i gromad galaktyk. Ale okazuje się też, że są bardzo silne argumenty za tym, że również na skali mniejszej, czyli skali związanej z pojedynczymi galaktykami, czy to spiralnymi, czy eliptycznymi, ta ciemna materia również występuje. To jest jakby temat taki bardzo mi bliski, ponieważ ja się właśnie zajmuję tą skalą. Ja się zajmuję galaktykami, szczególnie galaktykami spiralnymi, właśnie rozkładem materii w tych galaktykach i wyznaczaniem ich mas. I tutaj taką podstawową wielkością, która nam bardzo dużo o galaktyce spiralnej jest w stanie powiedzieć, jest tak zwana krzywa rotacji dla galaktyki spiralnej. To jest ten wykres. To jest zależność prędkości rotacji galaktyki od promienia galaktyki, czyli od odległości od centrum galaktyki. Proszę Państwa, no, galaktyka spiralna to jest obiekt,
tak jak my go widzimy w promieniowaniu, czy to optycznym, czy w jakimś innym zakresie, to jest obiekt spłaszczony, dyskowy, z pięknymi ramionami spiralnymi. Jest to obiekt, w którym materia rotuje wokół centrum galaktyki. I tą rotację my możemy zmierzyć. Możemy ją zmierzyć oczywiście zarówno patrząc na jakąś galaktykę zewnętrzną. To są dość proste pomiary, no przynajmniej jeśli chodzi o ich ideę. Tutaj obserwujemy po prostu efekt Dopplera. Ale można oczywiście taki pomiar też robić, znajdując się wewnątrz galaktyki, czyli wyznaczyć krzywą rotacji w naszej galaktyce dla Drogi Mlecznej. No i proszę Państwa, tutaj ta krzywa rotacji jest jakby kopalnią informacji właśnie o masie galaktyki i o rozkładzie tej masy. No ponieważ oczywiście, jak Państwo się pewnie intuicyjnie czują, im masywniejsza będzie galaktyka, tym ta prędkość rotacji powinna być wyższa. No i jeszcze kolejne takie oczekiwania, które były związane z krzywymi rotacji, no są związane z ich kształtem. No bo proszę Państwa, jak my patrzymy właśnie na galaktykę, zwłaszcza w tym widmie optycznym, to my widzimy, że dominuje zdecydowanie w jasności, dominują centralne obszary tej galaktyki. Czyli intuicja była taka, aha, tam jest najjaśniej, czyli będzie najwięcej materii, a więc w związku z tym ta krzywa rotacji powinna być tak zwaną krzywą keplerowską, czyli ona powinna opadać jak 1 przez r kwadrat, czyli po prostu powinna opadać tak, jakbyśmy się znajdowali już na zewnątrz tego źródła potencjału grawitacyjnego. Kolejne oczekiwania, które jakby były związane z galaktykami spiralnymi, to jest zachowanie tak zwanego stosunku masa-jasność dla galaktyk spiralnych. No jasność to jest oczywiście coś, co mierzymy z obserwacji, no a masę właśnie możemy wyznaczyć choćby na podstawie głównie na podstawie właśnie tej krzywej rotacji. I teraz tak, pierwsze oczekiwania to ten stosunek masa-jasność, jeżeli masę wyrazimy w masach Słońca i jasność wyrazimy w jasnościach Słońca, powinien być niezbyt duży, powinien być tak mniej więcej rzędu 1. I skąd się biorą takie oczekiwania? No stąd proszę Państwa, że no, dla Słońca jest 1, prawda? Słońce jest taką bardzo typową gwiazdą, i to zakłada się, że większość gwiazd w galaktyce jest właśnie podobna do Słońca. I dlatego ten stosunek masa-jasność dla takiej typowej galaktyki spiralnej powinien być właśnie rzędu jedności. Oczywiście to może być 2, to może być 3, to może być 5, tu nie ma problemu. W momencie, kiedy to jest 10, czy 15, to, czy 20, to już ten problem jest, prawda? To jest dziwne. Dodatkowo astronomowie też oczekiwali, że ten stosunek masa-jasność powinien mieć konkretne zachowanie, że on powinien z promieniem raczej opadać. I skąd to się bierze? Więc znowu stąd, że kiedy obserwujemy galaktyki, to widzimy, że te gwiazdy o masach mniejszych od masy Słońca znajdują się raczej w tej części centralnej galaktyki. W ramionach spiralne z kolei to są takie miejsca, gdzie bardzo intensywnie rodzą się nowe gwiazdy i to gwiazdy o dużych masach, które żyją krótko i intensywnie. One mają jasność bardzo, bardzo dużą, o wiele większą od jasności Słońca. Da? I stąd tutaj jest to oczekiwanie, że ten stosunek masa-jasność powinien z promieniem opadać. No natomiast co wychodzi, że tak powiem, z obserwacji? Więc proszę Państwa, w roku 1970 pani Rubin i Ford Pani Rubin to jest przedstawiona na tym zdjęciu. Ona zmarła bodajże mniej więcej rok temu. No w takim chyba dość podeszłym wieku, miała chyba już ponad 80 lat. Ona, znaczy ci Państwo, zbadając galaktykę M31, czyli po prostu wielką mgławicę Andromedy, stwierdzili, że ona ma, proszę Państwa, płaską krzywą rotacji. Oni tą krzywą rotacji mierzyli na podstawie obserwacji w tym widmie widzialnym, optycznym. Dalej, w roku 1974 tutaj ta grupa uczonych no, zauważyła, że z kolei stosunek masa-jasność dla galaktyk spiralnych nie maleje, ale rośnie z promieniem. W kolejnych latach, w roku 1975, 1978, kolejni astronomowie mierzyli krzywe rotacji dla wielu galaktyk, ale opierając się na pomiarach nie w widmie optycznym, ale w tak zwanym, znaczy w zakresie 20,
21 cm. To jest promieniowanie neutralnego wodoru. I to jest o tyle ważne, że tutaj te pomiary można kontynuować dla dużych odległości od centrum galaktyki. Tam, gdzie już, jak powiem, pomiary optyczne są niewykonalne, bo po prostu gwiazd jest za mało, tam można jeszcze mierzyć krzywą rotacji na podstawie właśnie obserwacji neutralnego wodoru, który na tych peryferyjnych częściach galaktyki się znajduje, rotuje, możemy mierzyć, możemy wyznaczać krzywą rotacji. No i właśnie, obserwując te krzywe rotacje, zauważyli, że również dla tych dużych promieni krzywe rotacji są raczej płaskie, a nie specjalnie keplerowskie. No i właśnie pojawił się problem, którego rozwiązaniem, jednym z możliwych rozwiązań jest znowu ciemna materia. Czyli po prostu postulowanie, że w tych galaktykach spiralnych jest po pierwsze więcej materii niż my ją widzimy, a po drugie ona jest inaczej rozłożona, prawda? Czyli ten rozkład materii jest właśnie nie taki, na jaki by wskazywała obserwacja jasności galaktyki. Pojawiły też się inne argumenty związane z galaktykami spiralnymi. Znowu w latach 70. panowie Ostreicher i Pips stwierdzili, że obecność ciemnej materii i to w rozkładzie, który jest rozkładem nie płaskim, nie dyskowym, ale rozkładem sferycznie symetrycznym, jest konieczny, żeby ta galaktyka spiralna w ogóle była stabilna. Ponieważ ci panowie stwierdzili, że płaskie dyski i tak zwane zimne płaskie dyski, czyli zimne, to znaczy takie, gdzie poza tą prędkością azymutalną, czyli prędkością rotacji, nie ma innych składowych prędkości, są niestabilne. Czyli to by oznaczało, proszę Państwa, że taka galaktyka spiralna po jednym czy dwóch obrotach po prostu się rozpadnie, prawda, w wyniku tych niestabilności. I to faktycznie bardzo dobrze widać, jak się robi właśnie taką symulację. Teraz to już każdy sobie może, prawda, w zasadzie w takim podstawowym stopniu zrobić na swoim pececie. No faktycznie widać, że taki układ po tym jednych, dwóch obrotach się rozpada. No a galaktyki się nie rozpadają, prawda. W związku z tym tutaj zapostulowano, że masa dysku to jest nie wszystko, prawda? Albo drugie tyle, co najmniej drugie tyle masy, albo nawet więcej masy w galaktykach spiralnych jest tam obecnych, ale ma już rozkład nie dyskowy, ale sferycznie symetryczny. Kolejny taki argument związany z obecnością ciemnej materii na skalach galaktyk przyszedł, ale z obserwacji galaktyki nie spiralnej, ale galaktyki eliptycznej. Galaktyki eliptyczne różnią się od galaktyk spiralnych no, tym, że mają właśnie kształt mniej więcej takiej sfery. Tam ruch tej materii nie występuje w dysku, prawda? Tylko on bardziej przypomina taki rój os. I to są obiekty na ogół bardziej masywne od galaktyk spiralnych i przede wszystkim też od nich starsze. I obserwując taką gigantyczną galaktykę eliptyczną M87, w roku 1977 no, stwierdzono, że znów jej masa musi być około 10-krotnie większa niż ta, którą można oszacować na podstawie jej jasności. I dlaczego tak musi być? Ano dlatego, że zaobserwowano, że w tą galaktykę otacza ogromna ilość gorącego gazu, gorącego tak bardzo, że prędkości kinetyczne tych cząstek są na tyle duże, że ten gaz po prostu powinien uciec z tej galaktyki do przestrzeni międzygalaktycznej, gdyby faktycznie masa tej galaktyki była taka, na ile wskazuje jej jasność. Da? Jeżeli ten gaz nie ucieka, jest związany z tą galaktyką, no to ta masa musi być większa. Więc proszę Państwa, na podstawie tych argumentów, które, no, jak Państwo widzą, były gromadzone no, tak na przestrzeni mniej więcej, prawda, jeśli chodzi o same te galaktyki spiralne czy eliptyczne, na przestrzeni około 10 lat. No, w latach 80. większość astronomów była już przekonana o istnieniu ciemnej materii zarówno wokół gromad galaktyk, jak i pojedynczych galaktyk. I taki obraz galaktyki, typowej galaktyki spiralnej, jaki się wyłonił z tych rozważań i który jest jakby aktualny do dzisiaj.
To jest taki obraz, że mamy ten dysk, prawda, ten dysk, czyli tą galaktykę spirantaką, jak ją widzimy, tutaj jest oczywiście jakiś poglądowy rysunek, ale ten dysk jest zanurzony właśnie w takim sferycznie symetrycznym halo. Które to halo jest albo, znaczy ma masę albo co najmniej taką jak ten dysk, albo nawet większą. Raczej przyjmuje się właśnie, że ta masa tego sferycznego halo jest większa. No i właśnie ten dysk musi być zbudowany z tak zwanej ciemnej, zimnej materii, czyli z cząsteczek, które muszą być jakie? No muszą być neutralne, no bo one nie oddziaływują elektromagnetycznie, nie promieniują. Muszą być masywne, czyli no od mniej więcej, tutaj to szacowania mas to jest od 100 do nawet 10 tysięcy mas protonów. No i przede wszystkim, proszę Państwa, one muszą bardzo słabo oddziaływać. Oddziaływać tak słabo jak neutrino, albo nawet jeszcze słabiej, bo inaczej, proszę Państwa, one by nie utrzymały takiego sferycznie symetrycznego rozkładu, który jest potrzebny choćby do stabilizowania tych galaktyk. One by skolapsowały do dysku. Da? Czyli tutaj już pojawiła się taka pierwsza ważna sugestia, że ta materia właśnie nie może być materią barionową. No, materia barionowa to jest materia, która może oddziaływać, znaczy przynajmniej w takim slangu astrofizycznym, to jest materia, która może oddziaływać w sposób silny, prawda, silnymi oddziaływaniami jądrowymi. Ta materia niebarionowa, tak jak to astrofizycy rozumieją, pod tym hasłem kryje się materia, która nie oddziałuje ani elektromagnetycznie, ani nie oddziałuje silnymi oddziaływaniami jądrowymi, oddziałuje grawitacyjnie, prawda? To jest tutaj bardzo potrzebne i może oddziaływać oddziaływaniami, słabymi oddziaływaniami jądrowymi. Tutaj nawet wręcz można by powiedzieć, że te słabe oddziaływania jądrowe są i astrofizykom, i fizykom bardzo, bardzo potrzebne, bo gdyby się tak okazało na przykład złośliwie, że ta ciemna materia oddziałuje tylko grawitacyjnie, no to jest to tak bezpośrednia detekcja, no, jest praktycznie niemożliwa. Ale jeżeli są choćby te słabe oddziaływania jądrowe, to detekcja jest możliwa, tak jak wykryto neutrina. No i wykrywa się, prawda, dalej potrafimy wykryć neutrina, które pochodzą z wybuchu supernowej w innej niż nasza galaktyce. Ale proszę Państwa, tutaj no, nie ukrywam, że te najważniejsze argumenty przemawiające za tym, że ciemna materia jest, i że ciemna materia jest tą materią egzotyczną, niebarionową, no pochodzą według mnie nawet, znaczy nie z obserwacji galaktyk spiralnych czy eliptycznych, a nawet nie z obserwacji gromad galaktyk, ale z argumentów kosmologicznych. Proszę Państwa, współcześnie mamy coś się nazywa współczesnym modelem kosmologicznym, w którym no, możemy wyróżnić takie składniki dające nam całkowitą gęstość energii Wszechświata, naszego Wszechświata. I proszę Państwa, no, tutaj okazuje się, że ten skład Wszechświata jest taki dość dziwny, tajemniczy i nieoczekiwany, bo ponieważ około 70% tego wkładu do gęstości energii całego Wszechświata ma dawać tak zwana ciemna energia. No proszę Państwa, co to ma być dokładnie, to tak naprawdę nikt nie wie. No przyjmuje się, że to jest tak zwana energia próżni, która no, działa, proszę Państwa, tak jak ujemne ciśnienie. Czyli, proszę Państwa, w skrócie mówiąc, ona powoduje to, że Wszechświat się rozszerza. No? Natomiast ten wkład związany z materią, to jest, proszę Państwa, jedynie 30%. Przy czym tutaj już, prawda, kolega Piotrek, który przede mną mówił, jedynie 5% to jest ta materia świecąca. Natomiast większość tego wkładu do tej materialnej części ma dawać materia niebarionowa. I proszę Państwa, no teraz skąd to wiadomo, prawda? Czyli jak się narodził ten model kosmologiczny. Więc proszę Państwa, oczywiście ten model kosmologiczny rodzi się przy pewnych założeniach, a zakłada się oczywiście między innymi to, że ogólna teoria względności poprawnie nam opisuje grawitację, czyli prawda, to jest dobry opis grawitacji, również na tych największych skalach. Robi się, prawda, założenia o jednorodności Wszechświata, to jak Państwo widzą, to jest takie, no może być troszkę dyskusyjne, no ale potem, proszę Państwa, też się testuje te parametry modelu kosmologicznego, no i sprawdza się, proszę Państwa, zgodność tych wyników w różnych testach, prawda, czyli sprawdza się spójność tego modelu. No i faktycznie okazało się, że ten model kosmologiczny jest, prawda, tym
tym modelem spójnym. No dlatego pełni teraz rolę tego współczesnego, obowiązującego modelu kosmologicznego. I proszę Państwa, jakie to są te testy, prawda, pozwalające nam wyznaczyć te parametry modelu? Taki bardzo ważny test to jest obserwacja odległych supernowych typu 1A. Te supernowe typu 1A nazywane są właśnie czasami świecami standardowymi. I takim bardzo ważnym wykresem, który na ich podstawie się robi, to jest zależność jasności w funkcji ich tak zwanego redshiftu, czyli przesunięcia ku czerwieni. Okazuje się, że dla różnych modeli kosmologicznych tutaj ten wykres, ta zależność może się różnić. No i właśnie porównując te teoretyczne oczekiwania z tym, co naprawdę widać, obserwując to odległe supernowe, właśnie można wyznaczyć te składniki gęstości energii Wszechświata, prawda? I stąd między innymi właśnie wiadomo, że tutaj ten Wszechświat jest płaski i że tutaj potrzebujemy tak dużo tej ciemnej energii. Kolejny, proszę Państwa, taki poligon, na którym można się testować model kosmologiczny, to jest obserwacja tak zwanego promieniowania tła. Promieniowanie tła to też jest pewnie coś, o czym Państwo wielokrotnie słyszeli, bardzo taka też ważne pojęcie. Promieniowanie tła to są, proszę Państwa, fotony, współcześnie o temperaturze bardzo niskiej, rzędu 3 kelwinów. I to są fotony, które kiedyś oddziaływały z materią, ale kiedy Wszechświat miał około 300 tysięcy lat, to ostygł na tyle, że te fotony z materią przestały oddziaływać. I od tego momentu podróżują już sobie przez Wszechświat swobodnie, prawda, nie oddziałując z materią. I co jest bardzo ważne, w obrazie tych fotonów, czyli w obrazie tego promieniowania tła, odcisnął się obraz materii, jaki był właśnie wtedy, kiedy Wszechświat miał 300 tysięcy lat. I proszę Państwa, to promieniowanie tła jest bardzo jednorodne, ale w 1992 roku satelita COBE odkrył fluktuację promieniowania tła, czyli zauważono, że pomimo tej jednorodności jednak jakieś wahania temperatury w tym promieniowaniu tła są, prawda? W latach 2003-2008 dalsze obserwacje promieniowania tła pozwoliły potwierdzić, że te fluktuacje są, pozwoliły je dokładnie zmierzyć i przeanalizować. No i tutaj proszę Państwa, pojawił się pewien problem, bo tak, no proszę Państwa, tak jak mówiłam, to promieniowanie tła jest bardzo jednorodne i te niejednorodności, proszę Państwa, są na poziomie 0,001%. Czyli proszę Państwa, co to oznacza? No to oznacza, że również te niejednorodności materii, prawda, w momencie, kiedy Wszechświat miał te 300 tysięcy lat, też musiały być na tym poziomie. Ale proszę Państwa, teraz te niejednorodności są dużo większe i okazuje się, że po prostu są za duże. Te niejednorodności po prostu nie zdążyłyby narosnąć do takiego poziomu. I tutaj znowu pojawia się jako rozwiązanie właśnie ta ciemna materia, czyli ten pomysł, że ten te składniki tej części gęstości energii Wszechświata związanej z materią, no właśnie wyglądają w ten sposób, że większość jest niebarionowa. Proszę Państwa, no bo o co tutaj chodzi? Tutaj pomysł jest taki, że te fluktuacje, które są za małe i które widać w promieniowaniu mikrofalowym, to są fluktuacje związane z materią barionową, czyli tą materią, która z tymi fotonami była w stanie oddziaływać, prawda? Bo tylko te fluktuacje w tej części barionowej Wszechświata odcisnęły się w tym promieniowaniu tła. Natomiast, proszę Państwa, no jeżeli by faktycznie były jakieś fluktuacje w materii niebarionowej, nie oddziałujące elektromagnetycznie, to faktycznie one się w tym promieniowaniu, one w tym promieniowaniu mikrofalowym nie mają prawa być widoczne. I faktycznie to jest teraz współcześnie przyjmowane rozwiązanie, że tak faktycznie było. Czyli pomysł jest taki, że te struktury Wszechświata, które teraz obserwujemy, czyli prawda, galaktyki, gromady galaktyk, narosły z tych pierwotnych niejednorodności,
ale te niejednorodności, właśnie były to niejednorodności w rozkładzie nie materii barionowej, ale ciemnej materii. I dlatego my nie widzimy tych niejednorodności w mikrofalowym promieniowaniu tła. Proszę Państwa, kolejny ważny argument właśnie związany, znaczy przemawiający za tym, że materia, ciemna materia jest materią niebarionową, to są z kolei rozważania dotyczące tak zwanej pierwotnej nukleosyntezy. Pierwotna nukleosynteza no to jest powstawanie pierwiastków w czasie pierwszych minut życia Wszechświata. I w tej pierwotnej nukleosyntezie powstał wodór, powstała część helu, który obserwujemy, ale oczywiście nie cały hel, ponieważ część helu, który występuje dziś we Wszechświecie, po prostu powstał w gwiazdach, ale część helu powstała w czasie tej pierwotnej nukleosyntezy. No i w czasie tej pierwotnej nukleosyntezy powstała również pewna ilość litu. No i na tym jakby możliwości pierwotnej nukleosyntezy się skończyły. Cała reszta tablicy Mendelejewa powstaje, już jest związana z gwiazdami, prawda? Zarówno albo ze spalaniem w reakcjach termojądrowych, albo ewentualnie z wybuchem supernowych. No i teraz, proszę Państwa, właśnie analiza tego, jakie są wzajemne stosunki, na przykład helu do litu. Tego helu, który powstał w pierwotnej nukleosyntezie, do tego litu, który powstał w pierwotnej nukleosyntezie, no pozwala nam oszacować, jakie były możliwości tej pierwotnej nukleosyntezy. No i proszę Państwa, stąd właśnie jest też to ograniczenie, które nam mówi, że absolutnie w czasie pierwotnej nukleosyntezy, która nie mogło powstać aż tyle barionów, żeby dać ten 30-procentowy wkład materii do gęstości energii Wszechświata. Czyli znowu, proszę Państwa, jest wniosek, że większość tego wkładu masowego to musi być materia właśnie niebarionowa. No i proszę Państwa, to są te bardzo, bardzo ważne, ważkie argumenty przemawiające za tym, no, że ta ciemna materia jest i jest materią niebarionową. I proszę Państwa, no one są na tyle silne, że teraz chyba zdecydowana większość, czy to astrofizyków, czy fizyków, w zasadzie traktuje tą ciemną materię jako pewnik. No ale proszę Państwa, kontrowersje są. Pierwsza kontrowersja, proszę Państwa, to jest taka, że tej ciemnej materii nie widać zbytnio w pobliżu Słońca. Ani ja bym powiedziała w tych centralnych częściach galaktyki. To jest akurat, proszę Państwa, coś, czym ja się jakby zajmuję. No i tutaj mogę powiedzieć, że ta materia, której my potrzebujemy, żeby wyjaśnić na przykład rotację naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, w tej części, prawda, od centrum do Słońca, no jest widziana w postaci obiektów zwartych. Ta zwartych obiektów, czyli gwiazd, planet, gwiazd neutronowych. I te zwarte obiekty, proszę Państwa, muszą być zbudowane z materii barionowej. Materia niebarionowa nie skolapsowałaby właśnie do czegoś takiego. W pobliżu też Słońca można tą materię praktycznie na palcach policzyć, prawda? Tutaj te możliwości, nasze możliwości obserwacyjne są o wiele większe niż te, które mamy dla obiektów położonych dalej, prawda? Czyli możemy, prawda, wręcz zliczać nawet najsłabsze gwiazdy, potrafimy zaobserwować planety. Prawda? No i można tutaj porównać te wyniki na przykład z prędkościami obiektów w naszej galaktyce, właśnie z tymi innymi niż składowa azymutalna składowymi prędkości. No i okazuje się, proszę Państwa, że to jakby jest zgodność, to znaczy nie potrzeba tego innego niebarionowego składnika. Znowu te prędkości są jakby wyjaśniane przez po prostu to, co widać w postaci tej materii barionowej. Więc proszę Państwa, ja też się zajmuję troszkę tymi innymi galaktykami. No i znów, co do niektórych galaktyk, no to mogę właściwie powiedzieć, że ta obecność tej ciemnej materii no jest w zasadzie kontrowersyjna. To znaczy, żeby ją tam wsadzić, no to trzeba by się troszkę natrudzić. Takie naturalne wyjaśnienie jest takie, że no po prostu wszystko, co jest potrzebne, jest po prostu widoczne, czy to w postaci właśnie gwiazd, czy na przykład nie wiem, wodoru albo neutralnego, albo wodoru molekularnego. Więc proszę Państwa, są właśnie takie galaktyki, zresztą takie galaktyki spiralne, które tej ciemnej materii no ewidentnie nie potrzebują, a nawet można by wręcz powiedzieć, że to wsadzanie tam tej ciemnej materii napotyka na pewne trudności.
Ale z drugiej strony, proszę Państwa, no, tak jak już wcześniej mówiłam, no, w tym współczesnym modelu kosmologicznym, proszę Państwa, obiekty takie jak galaktyka powstają w tej studni potencjału właśnie wywołanej obecnością ciemnej materii. No więc jak mogłaby powstać galaktyka bez ciemnej materii, prawda? Albo jeżeli powstała w obecności ciemnej materii, to potem co z tą ciemną materią się stało u licha? Więc no, jest to taka prawda, ciekawostka. No więc proszę Państwa, jak tak ja mam takie właśnie przemyślenia, że im bardziej tam prawda, można coś zbadać dokładniej, zwłaszcza na tych mniejszych skalach, no tym bardziej się okazuje, że ta ciemna materia albo może być niepotrzebna, albo są takie na przykład sugestie, że pod nią może się coś podszywać, na przykład nie wiem, pole magnetyczne może czasami odgrywać taką rolę, oddziaływując z materią naładowaną, jak właśnie jakiś czynnik grafitujący. No i to jest takie troszeczkę prawda, dziwne, no bo w zasadzie im bardziej coś badamy, no to powinniśmy tą ciemną materię w końcu wykryć, prawda, jeżeli jest jej tak dużo. No i właśnie, tutaj jest też kolejny problem, że wciąż, proszę Państwa, nie ma eksperymentalnego potwierdzenia istnienia tej ciemnej materii. Tej ciemnej materii się poszukuje bardzo, bardzo intensywnie. Oczywiście te eksperymenty są planowane mniej więcej tak, jak te eksperymenty, które pozwalają wykryć neutrina. Czyli proszę Państwa, to są jakieś bardzo duże zbiorniki jakiegoś materiału, który właśnie pełni rolę detektora. To może być ciecz, to może być gaz. Ważne, żeby tego było bardzo dużo, no bo my oczywiście oczekujemy, że te cząstki ciemnej materii, jeśli są, no to one oddziałują bardzo słabo, prawda? Tak się wykrywa neutrina, na przykład taki eksperyment Super Kamiokande był w stanie wykryć neutrina, które doleciały do nas z obłoku Magellana po wybuchu tam supernowej. No, natomiast nie ma takiego sygnału, jeśli chodzi o tą ciemną materię. Mimo tego, że ona jest bardzo, bardzo intensywnie poszukiwana, bo to jest taki, trzeba powiedzieć, święty graal, prawda? To jakby to znaleziono, no to domyka, prawda, całą tutaj ten model kosmologiczny i to jest, prawda, taka wisienka na torcie. Nie ma tego, prawda? Nie ma tego. Oczywiście, proszę Państwa, to jeszcze nie musi brak detekcji, tak jak tutaj też kolega mówił, o niczym, znaczy niczego nie przesądza, bo po prostu być może ciemna materia oddziaływuje tak słabo, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie jej wykryć, a może być też tak złośliwy, że ona właśnie oddziaływuje tylko grafitacyjnie. To już byłoby zupełnie fatalnie, ale jest to możliwe. Kolejny, proszę Państwa, też taki problem, o którym mogę powiedzieć, no to jest to, że te cząstki, proszę Państwa, ciemnej materii to musiałyby być cząstki spoza tak zwanego modelu standardowego cząstek elementarnych. W tym modelu standardowym, który notabene też został właśnie pięknie potwierdzony i domknięty przez odkrycie bozonu Higgsa, na ciemną materię nie ma miejsca. Oczywiście możliwe są rozszerzenia tego modelu standardowego, je się rozważa i nie ma w tym absolutnie nic złego, to należy robić, ale trzeba też powiedzieć, że niektóre te rozszerzenia, z którymi no, wiązano duże nadzieje właśnie jako na te rozszerzenia, które po prostu prowadzą do ciemnej materii, no są dzisiaj wykluczone. Ale tutaj też jest pewna taka nadzieja, że im bardziej się będzie prawda, badać, tym, no, tym bardziej można też będzie pewne scenariusze odrzucać. Więc proszę Państwa, no, sprawa jest taka, bym powiedziała, złożona. Z jednej strony no, model kosmologiczny bez ciemnej materii nie istnieje. Ona tam jest absolutnie potrzebna i co do tego nie ma wątpliwości. Na tej skali gromad galaktyk, no mi się wydaje, że też ta ciemna materia jest nie do ruszenia. Znaczy przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić. Jeśli chodzi o tą skalę mniejszą, o skalę galaktyk, no to ja bym powiedziała, że ja tu jestem bardzo sceptyczna, prawda? Co do tego, że tej ciemnej materii jest tyle, ile się pierwotnie zakładało. A muszę też Państwu powiedzieć, że właśnie część tych problemów, o których tam mówiłam, czyli problemy z krzywymi rotacji, z tym stosunkiem masa-jasność, one się okazały takimi problemami troszkę pozornymi, ponieważ właśnie mniej naiwne modele galaktyk, mniej naiwne rozkłady właśnie materii na dysku pozwalają mi po prostu wyeliminować bez ciemnej materii. Więc proszę Państwa, no ja bym powiedziała, że jest ciekawie. No i tutaj już prawda, troszeczkę powiedziałam w tym podsumowaniu, omówiłam te punkty. No i co z tego, proszę Państwa, wynika? No proszę Państwa, no wynika no jedno, że trzeba badać dalej, prawda? Ponieważ no, sprawa jest ewidentnie otwarta, więc ja uważam tak, że z jednej strony oczywiście trzeba poszukiwać tej ciemnej materii, bo tutaj, proszę Państwa, no bo jak najbardziej, może ona istnieje i wtedy detekcja, prawda, detekcja na poziomie takiej pewności, jak choćby bozonu Higgsa, no kończy dyskusję. Jest, koniec. Badamy jej własności, patrzymy, co to jest, tak koniec dyskusji.
Ale też, proszę Państwa, no, myślę, że warto rozważać też modele alternatywne, prawda? Zarówno właśnie te alternatywne rozwiązania problemów, które się pojawiają w tej skali galaktyk, czyli rozważać alternatywne do obecności ciemnej materii wyjaśnienia problemów stabilności galaktyk, powstania samych galaktyk. Warto rozważać nawet inne niż ten obecny modele kosmologiczne. To się oczywiście próbuje robić, ale to jest, proszę Państwa, bardzo trudne, bo już na przykład rezygnacja z jednorodności wszechświata w takich modelach, no jest na poziomie teoretycznym, no powoduje ogromne trudności, ale to się próbuje robić i bardzo dobrze, warto robić. Tutaj też ja oczywiście muszę właśnie powiedzieć o też nawiązać do tego, o czym mówił kolega przede mną, czyli o promieniowaniu kosmicznym. To też, proszę Państwa, jest bardzo taka ważna dziedzina, no bo faktycznie my możemy wykryć właśnie ciemną materię właśnie w promieniowaniu kosmicznym. Nawet wtedy, jeżeli by ta ciemna materia miała inną skalę klasteryzacji właśnie niż skala pojedynczej galaktyki, tylko na przykład klasteryzowała na skali gromad galaktyk. To by wtedy, proszę Państwa, oznaczało, że w naszym otoczeniu tej ciemnej materii jest niezbyt dużo. Dlaczego gęstość jest mała, ale proszę Państwa, no w promieniowaniu kosmicznym czy te cząstki ciemnej materii po prostu mogłyby powstać, ponieważ na takiej samej zasadzie, jak powstają cząstki w akceleratorach. Co my do tego potrzebujemy? No potrzebujemy gigantycznej energii. Proszę Państwa, na przykład to, że w akceleratorze do tej pory też nie znaleziono ciemnej materii, można by znaleźć, może być spowodowane jej ogromną masą, prawda? Jeżeli takie cząstki miałyby tą masę rzędu 100 mas protonów, no to nie powinno być problemu, prawda? Takie energie są oczywiście w akceleratorach osiągane, ale jeżeli to jest 10 tysięcy albo więcej mas protonu, no to jest nieosiągalne, ale w promieniowaniu kosmicznym jak najbardziej, prawda? W kosmosie, we wszechświecie są takie akceleratory, które są w stanie takie energię uzyskać, no i wówczas może faktycznie w tym promieniowaniu kosmicznym te cząstki mogłyby się znaleźć i być może są one do wykrycia właśnie jako coś dziwnego, prawda, jako jakiś dziwny sygnał, którego nie potrafimy powiązać z czymś znanym. Więc proszę Państwa, jest ciekawie, jest wiele pytań, warto badać, warto rozważać różne scenariusze. I no, miejmy nadzieję, że te badania doprowadzą w końcu do jakiegoś wyniku. No i oby ten wynik był ciekawy. Dziękuję Państwu.